Patrzcie to. Wyczyścili mi garaż składów. CB500 poszła i LTZ-a 250. To nie moja wina. A czyja? Tam są. Tam są majstry szefy? Na wakacje jadą, na Biały Bór. Zostawiają Bleka. Całą trójką wyjeżdżają. Na jazdy mi biorą pompkę, kłady. Zostaję sam. Z Oskarem. A smutno, bez ekipy smutno. Siema Hejos. Siema Maciek. Co, głodny jesteś? Co? A to paliwo chciał. A to wy to wszystko uczyniliście. Wyprowadziliście kłady. Jak to jest? Ale co? Gdzie jedziecie? Na Biały Bór. Tu jest sprawca. Ja niczego winny nie jestem. Nie przyznaję się do niczego. Jak to nie? Nie. Aha, ja muszę... A kto bierze kłady? Kuba. Nie, a kto tak powiedział? A ja. A ty też będziesz jeździć kładem? No tak planuję. Kask ale... ci dać? Nie, to pożyczę sobie. Tak? No. Mam coś dla ciebie. O, muszę znaleźć. To znaczy się Tomek coś dla ciebie. Cała kartka jest. Cebula wyjeżdża. To nie urwi tego błotnika do końca. Zrobisz. Na miejscu. Tomek nie urwi błotnika. To mówisz, będziesz jeździć LTZ-ą? No może. Bo się przemogę. Makija! Przejdzie tu? Przejdzie. Yoshimura. Trochę wysoka, nie? Kurde, wysoka. A co z najazdami? Nie będę miał. To jak ja pojadę? Ale głównie w nisko. Oj, tu, ciężko. Tu z dołka to bez problemu. A ten domek by nie miał? Co? Ten domek by nie miał. Nie ma to nie. I co, zadowolony na wyjazd? Skarowi można podpisać. On i tak nie jest. Zabiorą, pojadą w cholerę. No, wszystko zabiorą, pojadą w cholerę. Pewno garnistry też. Nie. Nie? Oskara trzeba namówić, bo to niegrzecznie. Bus jest popsuty. On nigdy nie. Oskara się namówi. Jest, jak się boi. Stanąć i się uspokoić. Aż smutno po prostu. Ojeju. Aż smutno. Majuś. Tutuś. Majki tam. Pilnuje terenu. Odejdź, Kuba. Moim zdaniem tak. Ty psa pilnuj. Alma. Makita. Alma, nie wolno. Co oni narobili? Zabrali wszystko. No. Ja sam zostanę, sam. Sam. I bez nikogo, do jazdy. Tylko Oskar mi został. Pierwszy raz taka sytuacja, że pakują się i wyjeżdżają, no, sami. I jeszcze sam pomagam wyprowadzić kłady. I dałem na jazdy. Trzy, cztery i... Trzy! O, tak ledwo, nie? Na styk, nie zamknie się. Elegancko jest, zamknie. Wątpię. Ja też. Wątpię, żeby to się zamkło. Chodź tutaj, nie chodź po tej wodzie. Majser.
No i sklopsiliśmy. Dobra, dopchnij. Sklopsili. Ale się na siłę. Powietrze spuść. Tak. Skół. A czym napompujesz? Będziesz dmuchał? Bo my pompki nie mamy. No, ja ty, to nawet pompkę mi wezmą nożną. Nie, no z nimi. Nie, bo nie wydym, no bo my mamy popsuty ten. Tragedia z nimi jest normalnie. Ten, szok po prostu. Zapalniczkę tam. Ja. Się mocno popsuło w elektryku. No wiesz co, no przecież mierzyłam ci, Tomek. Nie pchaj. Ale tu jeszcze brakuje. No, co, bo mówiliście, że tak gorąco. Na enduro i deolka. No to prawie. A co ty tak za mną chodzisz? Co? Co ty tak za mną chodzisz? Majster? No? Schudniesz, bo nie będziesz jadła tam. Już mam ugotowane przecież. Ale nie byś miała apetytu. Aha. Skrzynie te czarne. A jakie duże skrzynie masz? No bo my mamy takie mocne. I co tam jest w tych skrzyniach? Miau. A tam rzeczy. Kamerę wziąłeś? Będziesz nagrywał? Czy zapomniałaś? Gdzie właśnie? Mam. Masz? To tak. Ja ci dam jeszcze jedną dla Tomka. Tomek, podjedziesz w Biały Bór? Być może. Wyzwanie? Ale to ale nie, to będzie uwiecznione. On podjedzie chyba teraz już. No idzie. Złap tam. Najwyżej jeszcze powietrza się spuści. Jeszcze przednich. Co? Z przednich jeszcze? I usiądą wtedy. No to co? Ja będę sobie tu po polu pyrkał, nie? Najwyżej jak was nie będzie. Nie? Nie. I co? Cieszycie się na wakacje? No. A jak coś, to mamy Kajosa jeszcze. Tego ci zostawimy jakby co. Pierwsze wakacje enduro? No. Teraz wejdzie, teraz wejdzie. Jest jedno i... Czekaj, ja ci będę dopychał. Albo ja. Jest. No i oczywiście pompkę mi też łykną, nie? Na ale... jazdy. Tomek, pompki nie zapomnij. Powiem ci. Ręcznej. A możemy? No a co? Że tu chudkarno by się na luzie zmieścił. A talina po co? Jak wypnę, to zepnę dwa ze sobą. To wtedy... Dwóch nie ukradną, nie? Aha, na złodzieja masz linę. A to nasze bagaże. Ty, jak proszę, byście jechali do Wenezueli normalnie. To wytrzymałe jest. 105 kilo. Może... Siedzieć, skakać. A stówę? Wytrzyma. Wytrzyma? A, wytrzymało. Sorry, dziadek. Lek, ekipa. Wytrzyma. Najlepsze, jak chciał Tomek kupić Kubie kamizelkę do pływania. Nie, to wziął dla psa! To żeby się nie nagrywało. Nie. Kupiłeś dla psa? Nie, przymierza Kubie. Coś tu nie pasuje. Co to jest? Idziemy zobaczyć cenówkę dla psa, kamizelka do pływania. Może się pomylić. A tam mocno sklopsiłeś! I tak nam wyleci, i tak będziemy mieć przedłużniki. Ale co ci to wyleci? No tak, jadą na wakacje. Tomek zaliczy może Biały Bór, bo jeszcze nie podjechał nigdy CB500. Może ja zaliczę? Kuba, nie zaliczysz, ale bokami polecisz. Tylko pamiętaj, nie wywal się, rolki nie zrób, bo nie masz dystansów, byku. No. Rolka, jak było na rolce wtedy? No. Przestraszyłeś się? No. Bardzo? No. Płakałeś? No. Tomek, a tego nie bierzesz? Nie wejdzie. No, Tomek. Ale on nie odpali. Weź go. A nie, bo tam były te kijanki, nie? No, ale no to tam będziesz miał czas, to będziesz naprawiał. Ale olej, kujawki, drogi. To trzeba było z Niemcowi przywieźć. Tańszy jest. Powiem ci w tajemnicy,
Klaudia? No. Nie ma Blekusia? To dobrze. Nie ma. Powiem ci w tajemnicy. Kupiłem wczoraj pasy, ale złe. Ale już wiem skąd sobie załatwimy, tylko nic nie mów. A jak? Jak skąd sobie załatwisz? No i to ja te zostawię, a sobie pożyczę czarne. A czemu te są złe? Nie, bo nie mogę się spiąć, nie? Bo nie mam tego, odległości. A tymi się naciągnę od razu, nie? No ale to moje pasy są. No to ja zostawię tamte. Tamte są eleganckie. Tamte są lepsze, dziadek. Bo tego przewinę przez to oczko i naciągnę. To jak ja pojadę gdzieś? No tamtymi. Przecież ty mówisz, że złe są. No ale bo tu nie mogę zapiąć, a na busa przecież są oczka, nie? I normalnie cyk, cyk i cyk, fuch. A tu nie mam jak. Aha. Ale mnie tej, no tej wszystko mi zabiorą. Co może jeszcze, co wam dać jeszcze? Co? Tato paliwo chciał. Paliwo jeszcze chciał? No. Ty słyszysz, co mam gada? Ty jeszcze paliwo chcesz? A właśnie, bajki nie ma. Ja pierdzielę, nie? No po prostu wszystko mi zabierze. Nie dość, że ich nie będzie, to jeszcze mi wszystko zabiorą. I co ja mam tutaj robić? Ale ani bańki, ani tego, ani tamtego. Nieprzygotowany jesteś w ogóle. Ale przyczepkę mam. A, przyczepkę. I to jeszcze nie naszą. Cyk, fuch. Pójdę. Co byś jeszcze taka u dziadka zabrał? Dziadka bym zabrał. To byłoby dopiero. Ale dziadek nie mówi. Ale co byś jeszcze tu zakosił z zakładu? Co zakosił? Cicho, wysiadłem na grudę. Nie będziesz pomagać? Ja nie będę pomagać, ja psa tu pilnuję. No to nie będziesz jeździć! No, no i bardzo dobrze, ja wcale nie muszę się będę opalać za mną. No to... A tak zawsze jest. Mamą tam zakosił. Kto najwięcej ryjadrze? Kto najwięcej ryjadrze? Cebula. Dziadek! Alma! Aha. To jest największy ryjotarko. Tomek, a ty długo będziesz to jeszcze tu zakładał? Chwila, moment. Mówiłeś, że tak cyk, fuch i już? Mi się już jeść chce. A nabieram ich na obiad do tej. Gdzie to było? W stopce? No. No. Ale my nie będziemy jeść. To daleko? No 300 kilometrów. Tutaj cały cyk fuch, nie? A już godzinę tutaj tańcuję koło tych przyczepki. 15. Ma ile ważysz? 64. A, to nikt nie będzie wchodził, będzie dla mnie! A co to jest? Materac. Dobra, to 60 ważę, no gdzieś tak. Z rana 60 ważę, po południu 64. No. Dziadek, piłka do plaży. O! Kolejny materac. Nieźle. Jeszcze mamy materaca pizzę. Materaca pizza. Jak ci idzie, cykwu? Nie mój donut. Tomasz. Co? Donut mój. No tu je. Ja tu wsiadam, nie? Tu? No, nie? No. I z Almą. A daj na chwilę mama Donuta. A gdzie Alma? Na propos? Alma? Kuba, odejdź. No za dużo kilo, bo tu nie ma umiaru. No już popsia. Masz gdzieś miejsce na kamerkę dla Tomka? Tak, w torebce. Tu jest ładowarka, Tomek, czy baterie? Ja to do torebki, to tamte też mam w torebce. Byś musiał zobaczyć, czy są naładowane. A ten nie będzie nic z tyłu widać. Patrz. Tu gogle do nurkowania. O kurde. Tu takie coś, takie krążki, co się łapie pod wodą. O. Tu materace, tam z 2-3. Tu jeszcze grill. No i piłka. O. Wszystko ma. A ty to w bagażniku będziesz jechać teraz? Tak? Tak, ona do bagażnika. A jak do bagażnika? Już mi się kawy chce i głodna jestem. Do próby. No. I tak już się obiad. Widzę, super, jak mały motory. No.
przyczepką jedziemy, bo zapomniałam jej powiedzieć. Nie wiem, czy tam gdzieś jest stanąć z tą przyczepką. Bym chciał ten mój kask tam dać. Dobra, kuchajcie, zaraz do mamy. Co robimy? Enduro! Tomek! I dwa kaski! Dwa kaski masz? Tomek, ty też enduro, ale bez tego peta, ty ruski kierowca. Enduro! Kuba, nie kładź. Ja enduro! Bo... Nie mam płota, ale mam samochód! Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro! Ale tam spadło zaraz do bagażnika to wszystko. Biały bur! Biały bur! A czemu nie kupiliście sobie czapeczek z takimi śmigiełkami na górze? Nie, ja chciałem, ale tata nie chciał. Nie, lit jest najlepszy, nie? No. Tomek, i też masz lita? No, będę... Też. Patrz, tu gogle założę i tu będę tak nurkował. I czapka będzie tak pływać. Okej. Okay. Tylko ja i dwa kółka. A, znowu jadę sobie gdzieś. Zawsze tylko górna półka. Wtedy czuję, że życie ma sens. Tylko ja i szum wiatru, słońce, muzyka i deszcz. Zawsze tylko wypatruj miejsca, w którym znaleźć się chcesz. Ja i dwa kółka. Znowu jadę sobie gdzieś. Zawsze tylko górna półka. Wtedy czuję, że życie ma sens. Tylko ja i szum wiatru, słońce, muzyka i deszcz. Kuba siedzi z tyłu? No. Powiem wam, że aż smutno mi się zrobiło, no. No mi też, bo cię cały tydzień nie będę widzieć. No, kurczę, no. A ty jak? Będzie ci smutno, że dziadka nie będziesz widział cały tydzień? No, mops też. Kuba, prosiłam, żebyś podał mi tą miskę, bo muszę wylać tą. Tomek, a ty też będziesz tęsknił za Blackiem? No kurde, bo byśmy pojechali, tak nie był fajnie wszyscy. No. No pewnie. No to ja się z nimi żegnam, odprowadzę ich skuterkiem do stacji. Pompkę! Pompkę! Paliwo! Paliwo to będziemy kupować na miejscu. Pompkę. Czekam na materiały z wyjazdu. Oj. Jeszcze tak. A gdzie pies mój? Tu. Czekam na materiały z wyjazdu i odprowadzam was. Patrz, jakie klapki! Kurde! Z frytkami? No. Takie frytasy. To są prawdziwe wakacje. No. Prawdziwe klapki. Prawdziwe. No nara. 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 Jadą. Elo. O. Siema, nara. Do za tydzień. Szum wiatru, słońce, muzyka i śpiew. Zawsze tylko wypatruj miejsca, w którym znaleźć się chcesz. Tylko ja i dwa kółka, słońce, muzyka i śpiew. Zawsze tylko wypatruj miejsca, w którym znaleźć się chcesz. Nara, hejos. Też mam klakson. No i pojechali.
pojechali na wakacje. Klaudia na pewno się przekona do kładów, bo będzie mogła tam sobie jeździć na spokojnie. Tomek być może podjedzie Biały Bór, Kuba się wprawi w LTZ 250. Takie mam, takie coś jakby już takie coś było, że wyjeżdżali właśnie na Biały Bór. Odprowadzałem ich, odprowadziłem ich skuterkiem. No fajnie, mega sprawa. No to niech się dobrze bawią. Wykąpią, wyjeżdżą po Wielkiej Górze Piachu. W jeziorze, mam nadzieję, że tam jakieś jeziora będą. No i czekam od nich na filmiki, na shortsy i na zdjęcia, jakieś fajne foty. Nara, hejos.